Dzień dobry Pani Elu, bardzo mi miło Panią gościć. Od razu przejdę do mojego pierwszego pytania. Wszyscy obcujemy z osobami z niepełnosprawnościami. Pani ma specyficzną grupę jakby, bo to są osoby głęboko niepełnosprawne, tak? Tak. A psychicznie chore i... Przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie. Czy Pani uważa, że nasze podejście jako społeczeństwa na przestrzeni lat, jak Pani już pracuje, zmieniło się jakoś w podejściu do tych osób? Można powiedzieć, że w minimalnym stopniu, ale to jeszcze praktycznie dużo pracy przed nami, żeby to zmienić, ponieważ jak my mieszkamy w takiej grupie zwartej, małej, miejsko-gminnej, więc praktycznie oni się wszyscy znają i te osoby niepełnosprawne już od samego urodzenia, one są napiętnowane, ponieważ ludzie nie mają tej świadomości. Aha. Nie wiedzą, że to jest pełnoprawny obywatel społeczności lokalnej. No ma takie samo prawa jak i my, osoby zdrowe. Dlatego one po prostu są pokrzywdzone przez los. W większych aglomeracjach tam po prostu widzą człowieka niepełnosprawnego i przechodzą po prostu jak koło osoby zdrowej. Natomiast my tu właśnie na terenie gminy, czy nawet miasteczko, bo gmina jest specyficznym miasteczkiem, tam prawie się wszyscy znają, wszyscy są rodziną i praktycznie jest etykietowanie. To jest tak grubo nie w porządku, naprawdę niesprawiedliwe, dlatego my staramy się tym osobom zapewnić drugi dom. Praktycznie dla niektórych osób to jest pierwszy taki prawdziwy dom. Czy osoby z niepełnosprawnościami same jakby, lub rodziny ich kierują, czy Wam jest trudno? Bo ja też wiem, że kiedyś rozmawiałyśmy, mówiła Pani, że to wcale nie jest tak łatwo jakby rodziny przekonać do tego, żeby kierowały swoje dzieci do Waszej placówki, czyli do środowiskowego domu samopomocy. Tak, my wychodzimy do środowiska. Właśnie ostatnimi czasy mieliśmy taką sytuację, że odeszła uczestniczka i staramy się mieć pełną obsadę, bo SDS liczy 30 uczestników i praktycznie żyjemy tylko i wyłącznie z dotacji od wojewody. To jest 100% dotowanie i praktycznie nam trudno przeżyć cały rok, bo z tej całej dotacji finansujemy cały ośrodek, łącznie z wyjazdami na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. Ostatnimi czasy rzeczywiście pomaga nam PCPR, który finansowany jest przez PFRON. Dlatego my staramy się, my organizujemy jakieś tam spotkania integracyjne, nawołujemy te osoby, żeby się zgłaszały, żeby przychodziły, ponieważ naprawdę jest u nas fajnie, bezpiecznie, miło, sympatycznie, ale no niestety my musimy sami wchodzić w środowisko, my musimy sami wyszukiwać osoby, które po prostu mogłyby uczestniczyć w naszych zajęciach. A z czego to wynika? Te rodziny są przeświadczone, że zapewnią lepszą opiekę w domu, jak ten niepełnosprawny będzie sam? Czy oni nie widzą w tym potrzeby takiej właśnie integracji? W większości przypadków jest tak, że oni znaleźli sobie, ja nie mówię, nie generalizuję, tak, nie mówię o wszystkich, zdarza się. Ale w większości przypadków jest tak, że praktycznie dla matki ta osoba niepełnosprawna stanowi jakby towarzystwo i pomoc w zakresie gospodarstwa domowego. Dlatego oni po prostu, to jest taki zespół wyuczonych zachowań. Budzą się, mają jakieś zadania. Określone zadania po prostu, no i kończą dzień, kładą się do łóżka. A u Was, bo to działa na takiej zasadzie, że dowozi samochód, który zbiera osoby z okolicy, tak? Dowozi do Was na warsztaty, także rodzina wcale nie musi dowozić takiego swojego podopiecznego czy dziecka do sama, tylko przywozi samochód. I jak wygląda dzień takiej osoby w środowisku? Tak, mamy samochód służbowy, który rzeczywiście dowozi i odwozi z miejsca zamieszkania na zajęcia i z zajęć do miejsca zamieszkania. Mają zagwarantowany jeden gorący posiłek, łącznie ze śniadankiem. No i zajęcia rozpoczynają się od śniadania, potem przechodzą na zajęcia do pracowni. Mamy 5 pracowni, plastyczną, krawiecko-tkacką, komputerową, logopedyczną i rekreacyjno-ruchową. Po zajęciach otrzymują gorący posiłek, po gorącym posiłku jest krótka przerwa, potem jest trening. Na treningu uczestniczą już wszyscy uczestnicy zajęć, a w tych pracowniach wiadomo, że to jest grupa tak 7-8-osobowa. I po tych treningach są rozłożeni, pierwsza grupa od 14 godziny, druga po godzinie 15 są rozłożeni już do
miejsca zamieszkania. Także uważam, że naprawdę ten jest dzień to przedstawia się naprawdę atrakcyjnie. Tak, interesująco, atrakcyjnie. Teraz właśnie wyjeżdżamy do Gąsek. Oczywiście nie zmuszamy nikogo, tylko ci, co oczywiście mają ochotę na to. No i grupa liczy tylko 18 osób, także cały czas praktycznie, co niektórzy się boją, boją zmienić miejsce. No właśnie ja chciałam to powiedzieć, że to chyba tak jest w tym w zakresie tym naszym pomocowym, że jak pracujemy z różnymi rodzinami, to największą barierą jest ten strach przed tą zmianą. A przecież to właśnie tutaj rodzice też mogą skorzystać, bo jak to dziecko dorosłe, przy nim też jednak się trzeba jakoś opiekować, to są odciążeni przez jakiś czas. Są, ale oni tego do pewnego stopnia nie rozumieją. Właśnie o to chodzi, żeby ten dana osoba, ten uczestnik, który może być potencjalnym uczestnikiem zajęć, żeby on wszedł do domu i po prostu rozejrzał się wokoło siebie. I rzeczywiście są takie przypadki, że cały czas jak rodzice żyli, mam taką właśnie osobę od niedawna i cały czas matka nie, bo Krysia nie pójdzie. I potem dopiero, no przykro powiedzieć, że po śmierci rodziców, rzeczywiście był taki moment, że przełapałam tą Krysię, nie chciała przestąpić progu, ale jakoś tam ją namówiłam, weszła i od tego czasu jest. I to mogę powiedzieć, pochwalić się rzeczywiście, że w większości przypadków tak jest. Są osoby, że nie, ale jak przechodzą, przekroczą próg i obejrzą sobie ten nasz dom, posiedzą trochę na tak zajęciach, więc one już po prostu nie wyobrażają sobie życia bez AIDS-u. No faktycznie tak jest, jak się do Was wchodzi, to przede wszystkim ja zawsze mam takie przeświadczenie, że jak wchodzę do takich placówek, to że widać ten ogrom pracy, bo to jest jednak syzyfowa praca, bo te efekty widać, ale to długofalowy proces, żeby z tymi osobami je zaktywizować, faktycznie to potrzeba sporo czasu, nie? Tak, jeżeli chodzi o te osoby intelektualnie niepełnosprawne, to właściwie my możemy tylko u nich wyćwiczyć te podstawowe czynności dnia codziennego. I właściwie nic więcej się nie da zrobić. To jest ciężko. I ta praca naprawdę jest tak mozolna. To jest taki znój od godziny 7:30 do 14:30. I praktycznie, ale my rzeczywiście jak zrobi mały postęp, a rzeczywiście mogę się pochwalić, że dwie osoby, które uczestniczyły w zajęciach, poszły do terapii zajęć, warsztatów warsztaty, terapii zajęć. Czyli już obok teraz. Bo to jest jakby drugi etap. U nas, my mamy uczestników, z którymi pracujemy i rzeczywiście kształcimy u nich te podstawowe czynności dnia codziennego. I jeżeli widzimy, że robi postępy, wtedy możemy rzeczywiście przekazać ich do warsztatów terapii zajęciowej. I takie dwie osoby rzeczywiście zostały... Do warsztatów terapii. Tak, przeszły tam do tych warsztatów i chyba jedna osoba wylądowała już w DPS-ie, ale to z przyczyn zdrowotnych, także to już siła wyższa. Ale czy w ogóle widzi Pani miejsce na otwartym rynku dla takich osób z niepełnosprawnościami takimi intelektualnymi, głębokimi, psychicznymi? Czy jest szansa, żeby one się zaktywizowały tak zawodowo w ogóle? No, słabo. I to jeżeli chodzi o osoby intelektualnie niepełnosprawne, to tu widzę praktycznie bardzo małe szanse, ale z osobami przewlekle psychicznie chorymi już można coś zrobić. I takie właśnie osoby przebywają w warsztatach terapii zajęciowej, więc tam jak najbardziej można wejść z tym programem i coś tam z nimi zrobić. No bo my realizujemy projekty aktywizacyjne i też niektóre kursy się udaje właśnie w takich placówkach. Ja mam dużo takich placówek, z którymi współpracuję, podstawowe jakieś kursy zawodowe, już coś się udaje zrobić. Tak. Nie? No, taki mały kroczek do przodu, a to cieszy. Tak. Rzeczywiście. I my tu, nasza praca to rzeczywiście nie jest, jeżeli chodzi o finanse, muszę to powiedzieć publicznie, ponieważ naprawdę są na najniższych wynagrodzeniach. No szczęście, że teraz poszło to najniższe wynagrodzenie w górę i coś tam widać, że coś tam więcej dostają, ale satysfakcję przynosi chyba większą ta praca z tymi osobami. Po 40 latach pracy i prawie mogę powiedzieć, że pracuję pomocy społecznej, może bez 2 lat i bez tego okresu wychowawczego, który brałam na dzieci, to praktycznie pracuję z osobami niepełnosprawnymi, to powiem, że gdybym ja na dzisiaj i miałabym mieć tą świadomość, to wybrałabym pracę z osobą niepełnosprawną. Pracowałam z osobami zdrowymi i praktycznie nie ma tej radości, mi się nie ma tego podziękowania. Właśnie
Kontynuując to, jak ja przyjeżdżam do Pani, czy do innych właśnie placówek, takich, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, to mi się w ogóle wydaje, że to musi o tyle przynosić fajną chyba satysfakcję, że te osoby nie kalkulują. One, te emocje są u nich na wierzchu i tam nie ma żadnej kalkulacji, żadnego oszustwa i ta interakcja taka emocjonalna jest zawsze prawdziwa. Oni żyją dniem dzisiejszym, oni nie planują, oni się cieszą. Jak mogą zatańczyć, mogą zjeść i rzeczywiście odwdzięczają się tym samym. Także tu osoba zdrowa no, nie ma w ogóle porównania. Tak, nie zrozumie w tym pędzie naszym. Tak. Oni jakby byli poza tym pędem. Oni jakby życia. Gdzieś zastygli na jakimś tam etapie. Tak. I rzeczywiście tam takie, od nich bije taka energia. Taka sympatia, taka empatia. Po prostu oni potrafią się przytulić, bo rzeczywiście potrzebują tego najbardziej, tego uczucia. I właśnie o to właśnie w tym wszystkim chodzi, ale człowiek zdrowy... Znaczy mi się wydaje, że my też wszyscy potrzebujemy tej bliskości, tylko jakby weszliśmy w te schematy, w jakieś te normy społeczne i jakby oddalamy się od siebie teraz w ogóle przez te telefony, social media, każdy w takim swoim domku, a te osoby tak w ogóle mają tą możliwość właśnie i... Pobyć się z nami i oni się cieszą, bo w tym okresie jak pandemicznym, gdzie po prostu pozamykali nas i nie mogli dotrzeć. No właśnie, też przecież byliście zamknięci. Tak, no to teraz praktycznie jest stuprocentowa frekwencja. Oni po prostu już nie siedzą. Aha. Bo na początku było tak, że czasami się tam migali, ale teraz naprawdę jest 30 na 30. Doceniają te relacje. Doceniają, przyjeżdżają, cieszą się i boją się następnego zamykania. Także myślę, że już zmierza ku dobremu. Właśnie, gdyby Pani, jak Pani myśli, jaka byłaby możliwość w ogóle uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby takich osób? Bo mnie akurat osobiście irytuje, jak ja widzę takie podejście na zasadzie do osób intelektualnie chorych, jak do małych dzieci. To mnie tak jakoś w ogóle paraliżuje. Ja wiem, że to jest nic i że generalnie ludzie po prostu udają czasami, że nie widzą takich osób, nie? Że to ktoś jakoś zachowuje się inaczej, to że idą ulicą i tak po prostu to mnie nie dotyczy. I tak, oni jest się jakby odizolują cały taka czas, znieczulica myślą, że to jest ktoś inny, ktoś gorszy, a to tak nie jest, bo rzeczywiście oni czują tak jak my, odbierają wszystkie bodźce zewnątrz tak jak my i nawet myślę sobie, że są bardziej wrażliwymi osobami niż my. Oni bardziej cierpią. Tak. No ale po prostu chyba tu chodzi w tym wszystkim, żeby uwrażliwiać inne osoby na te osoby chore. Uczulić się na taką empatię po prostu, minimum, żeby... Nie ma świadomości. Dużo się mówi, bo ze strony państwa rzeczywiście ta pomoc płynie i rzeczy osoby, które mają takie osoby w domu chore, mogą pobierać... Zasiłki? Świadczenia? Świadczenie pielęgnacyjne. Mhm. I to jest równoważne jakby z pracą, bo tam są odprowadzane te wszystkie składki ZUS-owskie, także praktycznie osoba, która wychowuje takie dziecko, pracuje w domu. No ale to pewno nigdy nie odda tego, jakby normalnie miała wyjść, ubrać się, kontakt z osobami. No po prostu, i tak jest dobrze, bo od 1 czerwca to też już teraz się ustawa zmieniła, że osoby, które tam przekroczyły 300% dochodu według kryteriów o pomocy społecznej, były objęte odpłatnością za pobyt w naszych domach. Od 1 czerwca to się wszystko zmieniło, ponieważ te osoby już są pozwalniane z tych opłat, dlatego już... To dobrze, No, bo to właściwie taki ten dochód to nie jest za duży. No, ktoś tam to ustalił, no te 300% no to też praktycznie nie jest mało. No ale jak biorąc to kryterium według ustawy o pomocy społecznej, te 500 zł robimy razy 3, no to wychodzi 1500, no to też nie jest jakiś szał. Tak, dokładnie. Gdyby Pani jeszcze coś mogła poprawić, jakby dodać jakieś narzędzia pracy z takimi osobami, czy w ogóle takich placówek, jaką Pani prowadzi, to co by to było? W którym kierunku ten rozwój placówek, czy tej pomocy mógłby iść? No nie, żeby zwiększyć jeszcze może liczbę tych osób, które mogłyby uczestniczyć. No właśnie, też jest. Bo te osoby rzeczywiście są, one są jakby przechowywane jeszcze w tych mieszkaniach. Bo no jak wspomniałam na początku, to jest miasta i gmina Gończ. Tu się wszyscy znają, my wiemy w jakim domu, ile osób, czasami po 3 osoby są niepełnosprawne. Także na przykład, jak wspomniałam o tej Krysi, no jest Krysia z nami, on się cieszy, że może tu z nami być, obcować. Ale potrzebna była... Dwóch braci, którzy mogliby być uczestnikami, a nie chcą. Także mówię, że w każdym, i na terenie miasta i gminy, a szczególnie Smogulec jest środowiskiem takim zagrożonym, bo naprawdę tam jest dużo osób niepełnosprawnych
I praktycznie no, chciałabym, taki apel do wszystkich, jak już tu jestem, tak, żeby po prostu my wyciągamy dłoń i żeby tak, za tą dłoń chwycić, my się podzielimy, my wszystkich przyjmiemy. Na dzień dzisiejszy mam tylko 30 uczestników, ale mogą uczestniczyć w ramach klubowicza. I praktycznie były takie sytuacje, że była pełna obsada, ale dochodziły osoby inne, dwie, trzy, które były ponad program, ale praktycznie działały na tych samych zasadach. Ode mnie też kiedyś, wiem, że skierowałam tam tego uczestnika i też właśnie chyba przechodził. Był u Was chłopak z wapna. Teraz ostatnio? Tak. Ale to mówimy o stażu? On był na stażu, ale potem jako uczestnik już został. Nie, to była uczestniczka. Taka jego ścieżka była z wapna, tak mi się wydaje. Nie, no to teraz właśnie pożegnałam sobie uczestnika, ale który odbył staż i nie chciał być uczestnikiem. A, nie chciał. A być może, że się zastanowi, to jest kwestia czasu. Ale miałam rzeczywiście od Was uczestniczkę, która z nami była przez pół roku i która została z nami. Jest no bo właśnie ja też jestem takim zwolennikiem tej ścieżki, te warsztaty terapii czy środowiskowe domy, z którymi współpracuję, to czasami jak nie ma miejsca, no bo nie mają miejsca, ja chcę tam kierować uczestników na staże i faktycznie w większym stopniu mi się to udaje, a często oni później stają się tymi uczestnikami. No i fajnie, mi się wydaje, że taka droga, niekoniecznie taka stricte prosta, jak te staże powinny się odbywać, ale taka, ale też daje tym uczestnikom taki społeczny aspekt i o to też chodzi. Tak, nie? Tak, bo oni rzeczywiście czegoś tam więcej się nauczą, może nie za dużo, ale dla nich to jest bardzo dużo. Tak. Nam się wydaje, że to nie jest wiele, ale dla nich to jest naprawdę ogrom wysiłku. I naprawdę my się cieszymy, jak oni tam robią takie małe postępy z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czasami z roku na rok, bo to rzeczywiście jest długa praca. Syzyfowa praca i my się cieszymy, że po prostu widzimy te postępy u nich. Fajnie, no Pani Elu, czego mi pozostaje Pani życzyć? Wiem, że Pani chciała iść już na swój zasłużony odpoczynek. Cieszę się, że Pani jeszcze trochę z nas zostaje, bo jest chyba... Nie idzie Pani na emeryturę, co? Jeszcze nie idę. To ja się cieszę, bo fajnie się współpracuje i życzę Pani, żeby Pani jeszcze długo nie szła i żebyśmy mogli współpracować i faktycznie, żeby udawało nam się te rodziny namawiać do tego, żeby kierować osoby niepełnosprawne intelektualnie czy psychicznie do Pani ośrodka. No właśnie, jeszcze apel dla osób, które wiedzą na przykład, że są osoby gdzieś tam w domu, mogłyby uczestniczyć, żeby po prostu dać znać nam, my rzeczywiście wchodzimy w te środowiska, albo samym próbować, żeby po prostu gdzieś tak, tam namawiać, żeby ten kontakt pokazywać, albo przyjechać, pokazać. Tak, nie? I pokazać. Rzeczywiście, tak. Bo naprawdę tu jest właśnie cały haczyk, że one tak z zewnątrz to widzą w dom, nie wiedzą, co jest w środku, ale w momencie, jak przekraczają ten dom, tak, obejrzą sobie go tak od środka, poczują ten swoją atmosferę i wtedy rzeczywiście one się zmieniają i stwierdzą, że jak najbardziej trzeba rozpocząć nowe życie. Dobrze, to życzę Pani, żeby udawało nam się coraz więcej osób namawiać do przyjeżdżania i pokazywania, jak działacie i kierowania. No dziękuję Pani Moniko i dziękuję bardzo za zaproszenie. I także myślę, że nasza współpraca będzie w dalszym ciągu kwitła.